Aż 8 drużyn koszykarskich zaprezentowano podczas piątkowego spotkania z wałbrzyskimi kibicami. Wśród nich znalazło się aż 7 zespołów złożonych z młodzieży, w tym jedna ekipa dziewcząt prowadzona przez Ewę Smaglińską. Głównym punktem spotkania była jednak prezentacja drużyny seniorów, która dzięki nowym sponsorom występuje pod nazwą KK Górnik Invest Park Trans Wałbrzych. Prezydent pewnego potężnego państwa powiedział tak: nie pytaj, co twój klub może zrobić dla ciebie, zapytaj, co ty możesz zrobić dla swojego klubu. Jestem głęboko przekonany, że zarówno zawodnicy, trenerzy, rodzice i spora część kibiców będzie mogła postępować według tej maksymy i oczywiście też o to jako zarząd państwa prosimy. Powstanie nowego koszykarskiego klubu jest zasługą połączenia sportowych ambicji 3 drużyn: JKKS Górnik Wałbrzych, KK Wałbrzych oraz Górnik Olimpijczyk Wałbrzych. Ekipa seniorów prowadzona jest przez Arkadiusza Chlebdę, którego celem na ten sezon jest awans do drugiej ligi. Zespół mierzy łącznie prawie 50 metrów wzrostu i dzięki takim nazwiskom jak Łukasz Grzywa oraz Sławomir Buczyniak założenie te ma się powieść. Wymienił swoje pisanie drużyny, na każdym meczu emocje i aby każdy mecz był zwycięski. Będziemy kroczyli od meczu, do awansu, do drugiej ligi, obyśmy zagrali już w przyszłym sezonie na nowej hali. Oprócz prezentacji pretendentów o awans w wałbrzyskiej publiczności przedstawiono również aż 7 zespołów koszykarskiego Górnika złożonych z młodzików. Powstały one po połączeniu JKKS Górnika oraz KK Promet Wałbrzych i teraz występują pod nowym szyldem. Wśród zaprezentowanych ekip po raz pierwszy znalazł się również zespół złożony z dziewcząt, prowadzony przez Ewę Smaglińską. Kibice mogli zobaczyć także pokazy tańca, które mają zagrzewać wałbrzyskich sportowców do walki o wygraną. Podczas prezentacji odznaczono również działaczy sportowych związanych z wałbrzyską koszykówką, którzy zasłużyli się klubowi. Uhonorowani zostali Wojciech Krzykała, Jerzy Rytko oraz Mieczysław Młynarski. Zwieńczeniem spotkania był efektowny pokaz wsadów w wykonaniu prawdziwego mistrza w tej dziedzinie, Łukasza Biednego.